Hej, cześć, siemaneczko ludzka, witajcie, jestem doktor, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak się sklonować za pomocą programu Sony Vegas. Będą nam do tego potrzebne dwa nagrania. Ja już je sobie tutaj ustawiłem w momencie, kiedy ja wchodzę i kiedy ja, no, tam nie będę schodził, ale mniej więcej jest. A więc zacznijmy. Jak widzicie, coś tutaj robię. Jest to nagrane na szybko, nie patrzcie się na to, jak to będzie wyglądać. I tu, w tym momencie, ja wchodzę, coś tam robię, bla bla bla. Nie, wy tam coś innego będziecie mogli robić i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Teraz... Dobrze, jesteśmy w tym momencie. Wchodzimy w te efekty. Ja mam wersję polską, to jest chyba Ivan Pankrop. Teraz wchodzimy w maska i możemy albo tym Photoshop kwadratem, albo tym zaznacznikiem. No i zaznaczamy tak tutaj, tak mniej więcej w połowie, czyli tutaj. Ja tutaj mam taki odnośnik, w którym miejscu mniej więcej to będzie. Potem będzie gdzieś tutaj, tutaj połączenie. I w tym momencie wygląda to tak. Jak widzicie, jest tutaj taka linia, której my nie chcemy. Wchodzimy w typ pióra i wyjściowe. I tym piórem, właściwie to są dwa sposoby na zmienienie właśnie tego owego, znaczy tego owego, tego, przepraszam, ale muszę poprawić mikrofon, na zmienienie tego, otóż to, paska. Jeden to jest zabawa w filtrach i zmienianie kolorów, ale jest też taki szybszy sposób, czyli wchodzimy w pióro i jedziemy tak, żeby to tak mniej więcej przeczyścić. O, jak widzicie, jest teraz ok, wygląda to w miarę normalnie i film wygląda tak. Coś tu robię i teraz wchodzę. Drugi ja, tak? Tu jak widzicie, cień jest ciutkę, tak jakby zachodzą. Jest on tak jakby się ucinał w pewnym miejscu, tak? No jednakże to zrobiłem, bo robiłem to bez żadnych lamp, bez tego, po prostu to, ja wiem, 5 minut temu to nagrałem. Czy może nawet 10. No i w ten sposób jesteśmy sklonowani. Teraz zamykam drzwi, coś tam będzie, coś się dzieje. A więc tak, mam nadzieję, że wam pomogłem w tym. Za niedługo może pojawi się następny odcinek właśnie z poradników do Sony Vegasa Pro 13. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć. Na razie.